widzowie, 21 oficjalne ogłoszenie kontraktu. Muszę wam zlikować. O 21 ogłaszamy kontrakt, który podpisałem ja i Trela. To już miesiącu na TikToku wjeżdża i tworzymy wielki dom TikTokerów. Ja niestety i tak już mam to całe Bungie, no bo siedzę na Malcie, nie mam czasu na ten kanał. Poza tym Tuszol odszedł, którego naprawdę ja osobiście z całego Bungie najbardziej lubiłem Tuszola. Potem Dawida, na samym końcu Bandurę, bo jest po prostu złodziejem. Ale nie będę tego tematu tutaj roztrząsał, jeżeli chłopaki będą chcieli się wypowiedzieć, to się wypowiedzą. Aczkolwiek co? Jezu, chyba seria i będę... No, dobra, to oddam dalej, niech będzie. Ja z każdym, przysięgam wam, ale z każdym zdaniem, co wypływam z tej mordy, nie chcę, taki kalkulator konsekwencji mi się odpala, no ale z tym, wracając do tematu. Zakładamy wielki dom TikTokowy, już zgodziło się całe top 10 TikToka, no i będziemy tak naprawdę mieszkać razem, tak, no ja, Nex i tam paręnaście osób i to będzie taki pierwszy wielki ekipowy dom TikToka. Będziesz pewnie coś takiego było już. No, ale co najważniejsze, no koniec Bungie. Będzie tak, tajemnicza Monia, będzie oczywiście z Nexem będzie ta jagódka, także teraz kontrolna jagódka, hej, czy jak to tam się nazywa. Będzie Meduska wjeżdża do nas oczywiście, na dobrej energii, z dobrym babolem. No i na razie większej ilości ekipy nie będę zdradzać, ponieważ nie mogę. Czy Ditka będzie? Jeżeli osiągnie próg 100 tysięcy followersów na TikToku, to również się pojawi. Ale oczywiście jeszcze mogę zdradzić jedną personę. No nie mogę. Ale będzie to Ziku, ten co miałem z nim bitwę. Bo on dobrze nawija, ma to flow, widzę w nim potencjał. Także myślę, że tak się na ten moment będzie prezentować cały skład TikTokowy. No i prawdopodobnie Lizak jeszcze będzie. Także na tyle mogę zdradzić. O 21 niespodzianka nie z Nexem, tylko dla Nexa, aczkolwiek jest błędny tytuł. Włączaj czujnik dymu. Chyba nie, oby dzisiaj nie było. Chociaż powiem wam tak, dymomierz o 21 może wybywać. Lekko, lekkim chłopie. Pokaż to. Chyba ty. Ja dole. Fruit party. Ej, pierwszy raz takie widzę. Ej, wygląda chłopie jakby... To jest smoczowoc, nie? Kurwa ty, jakie są owoce na tej malcie. A, ej, miękkie jak kiwi. Ja chyba uczulenie na to, wiesz? No takie, kurwa, wam powiem tak. Takie to jest słonawe. Jest słonawe. Jakbyś jadł, kurwa, mak. Jakbyś sam środek z kiwi jadł. O, te same pestki. Ale nie jest słodkie jak kiwi. Ale wygląda fajnie, no. Oglądałem wcześniej dwóch inwesterków jebanek. Jeden, co udaje prosika, a drugi, co udaje fightera. A to o których mowa? Bo to co drugi taki. Słuchajcie, żeśmy dzisiaj oglądać domy. Dojebane niektóre, nie? Takie, kurwa... No, ale też co się dziwić, tak? Co się dziwić, jak za takie pieniądze? Takie, że masz na przykład balkon do... Taras, basen na tym balkonie, ale też stwierdziłem, że no przecież nie będę takich ten, no po co mi taki dom, jak ja to jestem 14 dni maksymalnie w skali miesiąca. No ale wybraliśmy penthouse, tam mieszkanie, nie wiem jak się nazywa, bo już nie rozróżniam. I jutro jadę tę zimowę i kurde, zmieniamy tego szrota. Przynajmniej alarmu nie będzie, a jak będzie to na moje nazwisko. Ile dałeś? 5 zeta, 50 zyla, tak z kaucją z 50 zyla. Kaucją z prowizją dla agentki i ten, z 50 zyla. Do oglądania domów, tamtych mieszkań. Fajnie tu sobie ludzie żyją, chłopie, siedzisz, widzisz dzielnicę, wszystko z kamienia, wchodzisz do środka, tam penthouse, nie? No, ale widzieliśmy fajne takie mieszkanko, takie, no pokażę wam po prostu, jak już tam będę. Na razie po prostu wracam te... Ja nie wiem, oni wszyscy się od nas nauczyli tego, że trzeba jakby mówić, kurwa, pierwsze co ci do głowy przyjdzie. Raz, potem lecimy do tych Stanów, tymi kurwa z oszustami jebanymi z Bungie, ale bilety... Jeśli chodzi o security... Bandura Kartel, o, cześć, akurat właśnie poruszałem wasz temat. Lecimy do Stanów i po tych Stanach po prostu dopiero wjadę na tamto mieszkanie, zbuduję tam zajebiste studio, czyli po prostu rozłożę komputer od Evila, dwa monitory i odpalę stronę na S. I that's right, jak to będzie wyglądać, no. Trochę inaczej będzie, bo jest na balkonie jacuzzi. I palmy sobie postawię i będzie ten, światło i w ogóle. Bo tu, kurwa, hopie, zajebista woda, to jej nawet nie widać. I widać tylko miasto. Więc to w sumie i tak streamuję wieczorami. Z tego jest. A tam jest taki wielki widok na morze. Czy to jest ocean, czy morze? A, nie wiem, morze. Może ocean, a może morze. Tak mogę wam powiedzieć. Najlecie jedzie do USA. No ja planuję zostać nie... Dobra, nie gadam tak, bo mi panie puszczą. Ja planuję zostać do tego momentu, co ten, co mam. Ale Dawid Rzeźnik podobno. Nie no, do USA lecimy na 2 dni. Lecimy na 2 dni, z czego loty zajmują 1,5. Także będzie taki challenge. Zrób jak najwięcej odcinków 4 godziny w USA i nie umrzyj od jetlaga. Esz. Tak jest tytuł filmu. Ditka zdradza cię z tym, ona chyba mnie zahipnotyzowała, to prawda? Mamy dowody? Pokaż. Ona chyba mnie zahipnotyzowała, bo gdy się na nią patrzę, to nie mogę spuścić... Ale to jest dowód tylko na to i wyłącznie, że ona ma chłopak w uszach. Jak zrelował. Totalny rel, bratku. Ona żadną zdradę. To jest dowód na chłopak w uszach, więc... Jak ty mówisz, że posmów to jest kawał. Dobra, tego merganiego w***a dobrze się ogląda, no nie ma co mówić, nie? Jakby no, wiesz, no to jest jakby ewidentny troll. Ale śmieszne takie rzeczy na poczekaniu wymyśla. Leci do Stanów, 1,5 dnia będzie leciał, ma nagrać 4 odcinki i walczyć z jetlagiem, kurwa.
na miejscu. Mógł jeszcze powiedzieć, że lecą na jeden dzień, po godzinie muszą przebiec maraton i wrócić, nie? Challenge 3 dni bez spania i bez picia jeszcze, nie? Z przerwą, tylko jedna przerwa na kupę może być. No jakby to ten sam poziom abstrakcji. Ja nie powiedziałem tak, ale chciałem taki szybki kontrargument, z którego nie da się wybronić. A Tuszol też leci z wami. Myślę, że Tuszol postąpi podobnie tak ja, pomimo że wiecie, tak jak mam, jeszcze powtórzę, był rajd. Ale mam w Bungie, przez to, że i tak siedzę na Malcie, nie mogę być fizycznie, więc po prostu ten spad... Znaczy, nie, najśmieszniejsze to jest to. On mówi, no Bandura to jest złodziej, najmniej go lubiłem, 2 minuty później. Dzięki Bandura za rajd, a witam tam 7000 osób. Jakby to jest piękne, nie? Jakby śmiesznie się tego słucha, no. Nie ma co mówić, jest to okej, nie? Spadek kontentu. Nie wiem, jak to można uwierzyć. Trzeba być niedotlenionym chwilowo, albo przez dłuższą chwilę. To w odcinku wynika z tego, że ja tam nie pomagam, co jest oczywiście jasne, tak? Więc ja już mam wyjechać ten kanał. Za odcinki teraz odpowiada Patryk. Dlatego tak to wygląda, jak to wygląda. No i po prostu zakładamy, o 21 jest wielkie ogłoszenie, zakładamy ten, wielką ekipę TikTokową, zamieszkamy razem. Ja, Nex, z Nexem zamieszka Jagódka, będzie jeszcze Ziku, tajemnicza Monika i parę innych osobistości. Także będzie wielka, zajebista ekipa TikTokowa. No i co, no i tak jak wspominałem już do USA, no po prostu lecę tam, bo no, kurwa, wydałem pieniądze na bilety, nie? No to ciężko, żebym nie leciał. To już po prostu przeboleję te parę dni. Odchodzić z Bungie. Bungie mnie wyjechał akurat. Co z tą halą? O kurwa, zapomniałem o niej. No jest chyba zrobiona. Dobra, z tą halą, ty przepalony. Chyba z 200 koła w hale i chuj. Była hala i nie ma. Wynajmiemy Kastrzykowi na 3 loterie i się spłaci. Co z halą? No zacznijmy... Przemować pod jakieś ten parę dokumenty w telewizji. Ktoś samo maksymalnie ci za to odda 15 tysięcy. Bo powie, że nie ma, że plecy bolą i że ta hala to ogólnie nie jest taka fajna. Albo powie, że może wziąć tą halę, ale musisz płacić czynsz. I się spłaci, no nie wiem. To nie ty się wyjechałeś na Bungie? No gdzie? Łopie, ja to tylko na multiego się wyjechałem. Bungie wyjechał się na mnie akurat. To mówię całkiem serio teraz. Ale wbiłem w ogóle dzisiaj przez przypadek w te DM-y na Twitchu, bo tam każdy może sobie napisać, się okazuje. Tu to jest dopiero res. Uwaga, czytam treść wiadomości. Niedziela 19:40. Dużo o multim wspominasz ostatnio. Czyżby jakaś zgoda się szykowała? Znak zapytania. Ja widzę po Niku, że to nie jest troll, bo to jest w Niku rocznik 9-2. Ej, naprawdę multi nie żyje? Dobra, ty trollujesz akurat. O, uwaga, leci wiadomość. Czemu masz model multiego XD? Chyba zapomniał mi ściągnąć po tej całej kłótni, po tych wszystkich wylanych łzach i tak dalej. Zapomniał mi ściągnąć, no. O dobra, to jest mocno, uwaga, czytam. Emilka... A to akurat jest prawda, że oni z multim to tak średnio. Zapytajcie tego, no sobie możecie jednego i drugiego zapytać, jak to do końca było z tą niby solówką. Bo niby miała być solówka, jeden drugiemu liścia wyjechał, jakaś tam chora sytuacja, nie? Jakby do niczego nie doszło. Trochę mi to przypomina, też taki konflikt raperski był. Filipek z BDS-em, jeden go uderzył, drugi go kopnął, i wiesz, i potem kręcili beef, a to całkiem niedawno było. Tam ktoś przesadził coś tam, ktoś coś powiedział. Najgorsze jest to, że właśnie napierdalają nawzajem na siebie za plecami. No, z kim to było? No Merganie z multim. Niby solówkę mieli, ale to chujnie solówka była, stary. Bo ja mam zioma, który był tam na miejscu i chujnie solówka to była. Tam jeden drugiemu liścia wyjebał i tyle, i stwierdzili, że w siebie nawzajem wbijają, nie? Kił powód solówki? No przecież tam jeden drugiego na hajs wypił. I to dosyć mocny, nie? No przecież robili razem ten, robili razem rzeczy, mieli się podzielić, no i nie zostało zapłacone. Nie, jak ja się dowiedziałem, to mi przecież włosy dęba stanęły. To nie była mała kwota. To było coś ala 430 czy 440 tysięcy, miał iść na dwóch i sobie przytulił, nie? Słyszałem, tam jeszcze podobno mieszkanie poszło. No, mieszkanie to już coś innego było. Bo ogólnie tam było, że właśnie Michał miał się z tych Głupczyc? On gdzieś tam mieszka. Chyba w Głupczycach, coś takiego, nie? Miał się wyprowadzić i oni właśnie robili ten biznes. No i ten hajs miał z tego projektu, co oni tam robili, te rzeczy. No to miało tam pójść i tam już 400 coś tysięcy było. No ale no jeden drugiego tam, wiesz, brzydko potraktował finansowo. A najgorsze jest to też jest taki paradoks, że deweloper, który to mieszkanie budował, ogólnie cały ten, jak to się nazywa, całą tą inwestycję, to jest mój kolega, nie? I wpłacili jakby ten zadatek czy coś takiego. Wiesz, mieszkanie już się buduje, trzeba było wpłacić kolejną transzę i tam jest problem hajsowy. Wiadomo kto kogo, widać kto siedzi na Malcie, a kto na tle białej szafy. Znaczy, ja nic więcej tu nie powiem. Jakby to łączcie kropki. Tylko tyle powiem, żebyście łączyli kropki, bo to się już nie da, stary. To się już nie da. Ja też nie rozumiem, że to z tym... ciekawe. Łączcie kropki. Tak. Merganie dzisiaj włączył scenę z OBS-a przez przypadek 130 tysięcy donate'ów. Tu 130, tu 430 czy tam 40.
No nic. 2005. Pisze. Hej, ja bym wybrała randkę z tobą, a nie hajs. Żałuję, że nie brałem udziału. Odpisz. Skoro ona chyba popełniła za Amarę. Dla nich to jest wszystko jedno. No? Ja mam czasami, i to też jest często jest taki typ widza, że on coś widzi u kogoś. Ja coś oglądam i on przychodzi i mówi, już się oglądaliśmy. Albo to już oglądałeś. Jak to oglądałeś? Przecież bym pamiętał. Fighter Details. Career Earning. $0. No. Dobra. Dostałem telefon i mam o tym nie mówić, jak coś. Mów? No dobra. No dzwoniła do mnie osoba z miasta, że tak powiem, i dostałem zakaz właśnie mówienia o tym, co tam się w tym bandzie dzieje, z tym multim, o tych pieniądzach, o tym biznesie, co upadł i o tym mieszkaniu. No, dostałem zakaz. No dobra, to wam jeszcze trochę powiem. Co chcecie wiedzieć? Tak, ten zakaz, stary. Ja wszystkie zakazy łamię. Tak, znaczy, to do mnie też kiedyś dzwonił menadżer multiego, że mam zakaz wjazdu do Głupczyc, coś takiego. To Marcin Dubiel dzwonił. No dobra, a widziałeś ten film? Widziałeś ten film? Sylwetki polskich gangsterów? Widziałeś ten film? No właśnie. Bo to chyba wiesz, że nie mamy tutaj do czynienia z jakimś kimś z przypadku. Jeszcze trochę wyginiemy jak mamo, rybacem bez żalu. Zgadziliśmy kim, mimo to upłynie.